No to nic, ponieważ nie ma wszystkich, ale większość jest. To witam Panie, Panów i rozpoczynamy posiedzenie połączonych komisji. Ja korzystając tu z tej dyskusji, to zapytam Pana Mariusza, bo Pan w tych informacjach mieleckich to są informacje, że radni gminy Mielec mówią, że Wola Mielecka stara się o odłączenie od gmin. Jeszcze, że... Na przyłączenie do miasta. Że radni mówią na ten temat. Ale tak. Znaczy nie, ja nie rozumiem, bo ja nie widziałem takiej informacji, żeby było, że radni mówią, chyba że chodzi o mnie. Ja nie wiem, o kogo tam chodzi. To znaczy, panie głosy starpanie, są. Głosy, chyba tak coś pan dotarł, tak? Znaczy się, ja zacząłem taką debatę w mojej miejscowości, czy Wola Mielecka nie chce się przyłączyć do Mielca. I to ja zacząłem, a to nie jest głos, że radni chcą. Ewidentnie na stronie, którą prowadzę, na ten temat napisałem, otworzyłem forum, umożliwiam ludziom wypowiedzieć się na ten temat, co kto myśli. No i jakieś sobie tam zestawienia robię, wyliczam. Ja po prostu szukam alternatywy dla mieszkańców Woli Mieleckiej. Ale dobrze. Chcę po prostu zrobić, uważam, że... Jeżeli taki wywiad idzie w eter, to powiedzmy sobie otwarcie, po co my dotujemy w tą miejscowość? A po co podatki bierzecie z Woli Mieleckiej w takim razie? No nie, to znaczy podatek... Można. Ale państwo są suchy, nie możemy nie dać. I dlatego nie możecie nie dawać, w moim zdaniem. Ale my na Wolę Mielecką dajemy olbrzymie pieniądze. Panie Stefanie, olbrzymie pieniądze. Panie Stefanie, ale największe pobieramy. Bo nawet ja panu powiem, że jeżeli nawet chodzi o podatek rolny, płacimy więcej od Chorzelowa, podatek od nieruchomości, płacimy więcej od Chorzelowa. Dobrze, a dobrze. Nie uważam, żeby standard życia na Woli Mieleckiej był wyższy niż w Chorzelowie. Ale mi nie chodzi o to. Nie chodzi o to. Jeśli tak, ale jeśli takie głosi się, to mieszkańcy gminy od razu to czytają i oddziaływują. Po co my robimy im kanalizację? Po co my tam się angażujemy? Jeśli oni mają zamysły wystąpienia z gminy. Wie pan, po co my te pieniądze ładujemy? To taki punkt widzenia, to jest wiadomo, tak, zawsze każdy temat da się ująć z dwóch stron. I można go wziąć z takiej strony, jak pan patrzy i ktoś będzie się to znaczy, uważał za słuszny, ja słuszny taki. Między innymi, bo to do mnie głosy docierają, no. Że takie głosy są, że jeżeli takie są zamysły, czy taki kierunek jest formowania tego poglądu, to Rada nie powinna w ten sposób podchodzić, żeby dotować pieniądze tam, gdzie nie jest nasz interes. Skoro jesteśmy częścią gminy, płacimy podatek, to jest tak samo... Ale ten podatek to proporcjonalnie możemy do podatku. No to dobrze, jeżeli, to w takim razie proszę Wola prowadzić... Mielecka chce przejść Stefanie, do gminy, jeżeli... do miasta... Panie Stefanie, jeżeli byśmy inwestycje prowadzili proporcjonalnie do płaconych podatków, to gwarantuję panu, że Wola Mielecka była zupełnie w innym miejscu niż jest teraz i to jest jedna sprawa. Ja już nawet nie chcę, żeby było prowadzone w stosunku do proporcji podatków, bo nie może aż nie mam takich dużych zamiarów, ale chciałbym, żeby pewne rzeczy w ogóle w gminie były robione w takiej hierarchii normalnej. Jeżeli na przykład robimy... Już tłumaczę. Jeżeli na przykład robimy chodniki, to ja uważam, że cała gmina jest nasza i powinniśmy zacząć od dróg najbardziej ruchliwych. Znaczy drogi wojewódzkie, potem drogi powiatowe, drogi gminne. Tam, żeby stosunkowo zabezpieczać ludzi, którzy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo dróg. Bo mi się wydaje, że dużo bardziej narażeni są mieszkańcy dróg wojewódzkich na jakieś niebezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich, gdzie jest duży ruch, niż mieszkańcy przy jakiejś drodze gminnej, gdzie ten ruch jest dużo mniejszy. I taki mam kierunek swój wyrażam, że uważam, że tak powinny być prowadzone inwestycje. I nie miałbym nic przeciwko temu, na przykład gdyby dzisiaj była robiona inwestycja przy drodze wojewódzkiej na chodnik, a nie na Woli Mieleckiej przy gminnej, bo rozumiem, że w innej miejscowości jest droga wojewódzka, gdzie jest większe natężenie ruchu i tam jest to wymagane, bo to dla mnie jest logiczne. I tu nawet nie chodzi mi o to, żeby lokować wszystkie pieniądze na Wolę Mielecką, bo gdyby mi dzisiaj ktoś proponował, wy dużo płacicie, mamy pieniądze, robimy u was basen. Nie, bo są w gminie, w innych miejscowościach ważniejsze inwestycje, jak jakiś na przykład basen na Woli Mieleckiej. Ale chciałbym też, żeby pewne rzeczy... A to pana żadnego boli. Co pana? Boli mnie, bo skoro... Basen się ma. Nie basen. Mówię, że ja
daję przykład, Zenek, że mi się nie marzy basen i nie byłbym za tą inwestycją na dzień dzisiejszy, tylko chodzi mi o to, boli mnie to, że mam wrażenie, że czasami się robi wszystko w jakiś głupi sposób, że tak brzydko powiem po imieniu, od dupy strony, od lat, robi się chodniki w miejscach, gdzie, że tak powiem, biegają zające, i ten chodnik tam naprawdę nie jest tak uczęszczany, a w innym miejscu, gdzie ten chodnik by się przebył. Gdzie się zrobiło chodzenie, gdzie biegają zające? No. Są takie miejsca w twojej stronie Zenek, na przykład jest dużo mniejsze natężenie ruchu na niektórych drogach niż na Woli Mieleckiej, czy drodze wojewódzkiej na Piątkowiec, czy przy drodze powiatowej na ścianę. Mariusz, jak ruszyłeś tą stronę, jak już taki widzimy podział w ten sposób, to teraz powiedz mi, w którym miejscu został zrobiony chodnik na terenie tej strony, jak już tak ruszasz ten podział, za pieniądze tylko i stricte gminne. Bo nie wiem, chyba zapomniałeś o tym, że te chodniki, które były robione przy drogach wojewódzkich, przy drogach powiatowych, to były finansowane przez gminę w 40%, jeżeli 50. chodzi o drogi powiatowe, 40%. Nasz był 50%. To bo został z ubiegłego roku, ja mówię o tym roku. No o tym roku było 40%. 40%. I za przeproszeniem, gmina ma 40% wpływ na to, gdzie jest ten chodnik robiony w stosunku do starostwa. To jest droga powiatowa. Gdzie robią chodniki, to ustala starosta. My się tylko do tego dokładamy i na dobrą sprawę... Jak, Krzysiu, nie masz racji, bo my decydujemy, który... Gdzie my decydujemy? No przecież uchwało się nie podjęli, że przeznaczamy środki na ten dokładamy chodnik. Dokładamy do tych, które starostwo zaplanowało. Chłopie, zrozum, że to. Nie, ja przecież uchwała była ewidentnie wskazująca, na który... Panie Rado, to ja zapytam, dlaczego nie ma dwóch rond w Woli Mieleckiej? Gmina by się dołożyła już dawno do tego. Dlaczego? Bo nie ma projektu ze strony gminy do tej pory zrobionego. Nie, opowiadaj. A dlaczego? Bzdur. A dlaczego? To jest droga wojewódzka. W ubiegłą kadencję przewodniczący poprzedni i radni z Woli Mieleckiej walczyli w wojewódzkim zarządzie dróg, podkarpackim zarządzie dróg wojewódzkich. No i tam nie ma, z tamtej strony nie ma poparcia. To ja powiem inaczej. Pamiętacie, inwestorem przy drogach wojewódzkich jest wojewoda, czy podkarpacki zarząd, czy powiecie jest powiat i my tylko za to, żeby oni chcieli zrobić, żeby akurat, tak jak starostwo na przykład, ma nie tylko gminę Mielec, tylko ma 10 gmin i miasto. I na dobrą sprawę, jak my łaskawie tej kasy nie dołożymy, to oni pójdą do innej gminy. Dokładnie. No i teraz, jaki wpływ i dlaczego zarzucasz, że chodniki są robione tam, gdzie ganiają zające, a nie w Woli Mieleckiej? Nie mówię, że w Woli Mieleckiej, tylko na przykład jest Grzędzianowic przy drodze wojewódzkiej, gdzie nie ma chodnika, a jest duże natężenie ruchu. Pozwoli, że ja doprecyzuję. To tak samo województwo ma 20 powiatów, a nie tylko Mielec. Ale w poprzedniej kadencji były też rozmowy, były troszkę na kulturalniejszym poziomie. Były inwestycje prowadzone w Woli Mieleckiej bardzo duże. Rozbudowaliśmy szkołę, zespół szkół Woli Miejskiej, przedszkole dobudowaliśmy. Nie mówię o stadionie. Były chodniki przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Naprawdę, panie radny. W jakiejś części są zrobione. Ale jeżeli by tak myślał tak pan, bo to jest Wola Mielecka czy Chorzelów, to są duże miejscowości. Tam jest dużo mieszkańców, duży ruch, drogi wojewódzkie przebiegają. Jeżeli by tak myślał jak pan, to byśmy tylko w te dwie miejscowości ułożyli pieniądze. Bo tam są gimnazja, tam są przedszkola, a inne miejscowości jak Złotniki, Wola, Chorzelowska, Szydłowiec nie miałaby nawet 1000 na fundusz sołecki. Nie jest tak. Nie przebarwiaj, Zenek, mojej wypowiedzi, bo ja ci mówię, że nawet nie chcę, bo gdybyśmy dzielili według wpływu... Pani księgowa, jaki jest wpływ procentowy budżetu, te wpływy własne z podatku? Znaczy, proszę Państwa, Państwo tutaj operują tym podatkiem jakby to co najmniej... Jaka to jest wasza? Z rzędu od 2-3 milionów, proszę Państwa. To jest 10%. A utrzymanie Szkoły Woli Mieleckiej to jest prawie 2 miliony z groszami, więc proszę Państwa, a to jest ogółem gminie podatek, prawda? Bo na poszczególne miejscowości. To proszę powiedzieć, jak powinien się zachować Szydłowy czy Wola Chorzelowska, gdzie są same lasy, 5-6 klasa i w ogóle nie ma podatku. Proszę Państwa, to dla mnie mówienie i tak szachowanie podatkiem jest troszeczkę takie... Nie, poniżej na miejscu. Dlatego ja mówię, że nawet nie chodzi mi o to, żeby... Duże aglomeracje miejskie nie chcą płacić janosikowego. No dlaczego mają płacić na gminę Mielec? No powiedz. Ale dlatego... No dlaczego?
Każdy byś był radnym Warszawy, czy byś walczył jak pierun, żeby nie było Janosikowej? No to pewnie tak. Bo punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia. Dokładnie. Ale mój punkt widzenia jest taki. Ja bronię swoich mieszkańców i jestem się wcale... egoistą nie. Nie, ale ja powiedziałem nawet Zenek, że nie chcę nawet, żeby te wpływy na naszą miejscowość były największe, na jakie podatki największe, jakby tym miał być. Tylko chodzi mi o proste, takie fundamentalne zasady jakieś, a nie spychanie, że tylko wiecznie wola robi problemy, wola zła i tak dalej. No może jest zła, ja może się robi problemy i tak dalej. Powiem tak, jeśli, panie Mariuszu, niech pan nie obrazi, ale parę ładnych lat temu, jeszcze nie było gminy, tylko były gminne te prezydia, był problem rozszerzenia granic miasta. I w tych projekcie było włączenie Chorzelowa do granic miasta. I mieszkańcy nie pozwolili sobie nawet myśli takiej tworzyć, żeby coś takiego było. A nie mówiąc teraz, wywoływać temat sprzeczki między mieszkańcami gminy, że wywołuje się na internecie czy w tego temat, że my się chcemy odłączyć albo robimy jakiś taki wywiad, co ludzie myślą. Myśmy powinni kierować, jeśli chcemy tam inwestować, to powinniśmy twardo stać na stanowisku, żeby nasza miejscowość była miejscowością wiejską. A jeśli chcemy się odłączyć, to trzeba jasno powiedzieć, staramy się o odłączenie do miasta, w ten czas zamykamy temat gminy. Mało tego, dla mnie rzeczą troszeczkę nieelegancką jest jeszcze to, że inicjatorem czy promotorem całej tej akcji w internecie jest radny gminy. Który stanowi prawo dla całej gminy, to jest, nie tylko dla Woli Mielec. Dobrze, to jest w ogóle całkowita sprzeczność z wykonywaniem, z funkcjonowaniem. Może tak ktoś patrzeć, ja z drugiej strony patrzę w inny sposób. Ja uważam, że mieszkańcy, skoro powierzyli mi tutaj swój, jakby, no nie wiem, to, żeby coś tam dla nich zrobić, więc ja próbuję przedstawiać jedną alternatywę, drugą alternatywę wybierzcie. Ale to jest nie. Ale wybrali cię Mariusz do Rady Gminy, a nie do Rady Miasta. No to dlatego na razie tutaj jestem, ale... Proszę zaprotokołować. My powinniśmy to traktować wszystkie miejscowości jednakowo. Nawet nieproporcjonalnie. Przecież na dobrą sprawę ja nie jestem w stanie odłączyć, bo ja nie jestem w stanie. To nie moja decyzja. To nie chodzi, że ty odłączysz, tylko przez taką ustawianie takiej rozmów czy programów, w ten czas robią się konflikty. Robią się konflikty i to jest nie na miejscu. No to wydaje mi się to, no bo do mnie dochodzą takie tego, że powiedz coś, zrób coś, żeby to z tym skończyć, albo tak, albo siak. Na sesji Rady Miasta w tym roku stało właśnie temat włączyć Chorzelów do miasta. I tośmy sobie omawiali. Absolutnie. Oni chcieli do kościoła. Takie tematy tam padną, bo też dotarły. Nie. No, nie. I koniec. I stawiamy twardo. Jeśli mamy się trzymać gminy, mamy tą gminę tworzyć, to trzeba tak uświadamiać, żeby w tej gminie nie tworzyć konfliktu, żeby nie robić żadnych tych. Ale ja jeszcze może tutaj dodam, Mariuszu. Załóżmy, Mariusz, że ziści ci się ten twój plan, że Wola Mielecka będzie w mieście. Czy sobie zdajesz sprawę z tego, że prezydent miasta pierwszą rzeczą, którą zrobi, to ci zlikwiduje szkołę? A dlaczego mi zlikwiduje szkołę? W mieście są szkoły mniejsze niż na Woli Mieleckiej, na Woli Mieleckiej szkoła, ja to przeliczyłem. Rada miejska przegłosuje, że powiedzmy szkoła będzie jedynka czy Zenek, tylko to jest w ogóle teraz twój argument moim zdaniem bardzo straszący, bo ja sobie już Zenek wiele kalkulacji przerobiłem i na przykład szkoła na Woli Mieleckiej wcale nie byłaby najmniejsza w Mielcu i mniejsze szkoły są na terenie Mielca. I wcale ta szkoła by nie została zlikwidowana, więc to nie jest argument, to jest, możesz mieć taki punkt, ale ja sobie nie mogę. Ja sobie już to wszystko przeliczyłem. Załóżmy, że w tej chwili masz szkołę podstawową, która ma powiedzmy 130 dzieci, prawda? O, mogę ci powiedzieć dokładnie. No ale gimnazjum zniknie. Gimnazjum zniknie. Dzieci spoza Woli Mieleckiej na pewno nie będą robić tego tematu. Nie było, oczywiście, oczywiście, ale ja wszystko jestem świadomy, wszystkiego jestem świadomy. Trzeba wytworzyć, pozostaje gimnazjum. Szkoła podstawowa ma 138 dzieci. Tak,
A w gimnazjum jest 72 dzieci z Woli Mieleckiej. No, i już na pewno by gimnazjum nie było. Na pewno by gimnazjum nie byłoby szkoła podstawowa. A być może, że pan prezydent stwierdziłby, że skoro w takim razie pozyskał taki teren i ten teren się zacznie rozwijać, to warto tą szkołę przytrzymać, bo tutaj zaraz przyjdzie trochę mieszkańców nowych i tą szkołę zacznie. No, może by tak było, może by nie było, bo wiemy z tego, które miejscowości się włączyły do miasta x lat temu, to przez pierwsze 10 lat nie było tam włożonych ani niczego. Nic. Może teraz troszeczkę cośkolwiek. My jesteśmy w innej sytuacji, bo na przykład zmieniłyby się w końcu komunikacyjne połączenia Woli Mieleckiej. Podatki by wzrosły. Panie Stefanie, wcale nie tak strasznie, bo ja mogę panu przedstawić, jakie są podatki w Mielcu, a jakie są w mieście Mielec. Ja jestem przygotowany, więc ja ten temat doskonale mam przygotowany i to nie jest tak, że wy skoczycie na mnie i ja się powiem, że nie wiem. Nie skoczymy, tylko że pracujemy tutaj w Radzie i powinniśmy mieć jakąś No to ja mam parę rzeczy przedstawię. Chcecie, jeżeli mówimy o podatkach, to ja wam przedstawię sporo faktów wam mogę podać. To nie tak, że se kawalek coś umyślał. Tak, zaszły daleko, bo ja raczej nie należę do ludzi, którzy mielą na darmo. To na przykład, jeżeli chodzi o podatki, jakie was interesują? Największy problem jest... Ci, co mają gospodarstwa rolne. No to jeżeli chodzi o gospodarstwo rolne, to w mieście kwintal zboża wynosi 39 zł, 22 grosze, a u nas 44, czyli rolnicy by zapłacili podatek mniejszy, bo poniżej 100 zł za hektar, a nie 110 jak u nas. A ci, co mają poniżej hektara... A ci, co mają poniżej hektara, to na przykład największy problem dla nich byłaby kwestia budynków pozostałych, bo tutaj jest 6,28 za metr kwadratowy, a u nas jest 3,40. Ale wcale nie jest powiedziane, że nie uda mi się tych stawek wynegocjować na bardziej korzystne dla mieszkańców Woli Mieleckiej, bo tu jest droga otwarta i ja tutaj po prostu zobaczymy co. Ja przedstawię konkretne propozycje ludziom i niech ludzie decydują. I tyle. A teraz kolejna sprawa, jeżeli mówimy o pozostałych działkach, no to na przykład grunty pod działalność gospodarczą, tam są tylko 5 groszy, tylko albo 65 groszy, u nas 60 groszy za metr kwadratowy. Budynki mieszkalne 53 grosze za metr kwadratowy, u nas jest 50 groszy, więc dobra. nie strasznie podatkami. Zejdźmy na przykład samochody, jeżeli chodzi o środki transportowe. Ale dobrze, zejdźmy do tego tematu. Po pierwsze chciałem Mariusz, powiedzieć... Mariusz, a jesteś już po rozmowach z prezydentem? No. Tak. To już dobre jest. Ja chciałbym tylko powiedzieć, bo zakończmy ten temat. Ale ja rozmawiam z prezydentem, zwłaszcza jeżeli poszedłem się zapytać o pewne kwestie i tyle. Panie Mariuszu, jest pan radnym tej gminy. Tak. I w tej chwili widzę, że pan działa na niekorzyść tej gminy. Na niekorzyść tej gminy i tych mieszkańców. Tak, to ja jest próbuję działać zdanie, na korzyść mieszkańców Woli Mieleckiej. No to ale przecież... mieszkańcy Woli Mieleckiej są częścią. Jeżeli jednoznacznie powiecie na zebraniu wiejskim, że chcecie się wyłączyć z tego, będą tu decyzje inne. Na pewno. To jeżeli, no to wtedy ja w ogóle mnie nie zdziwi odwrót gminy od Woli Mieleckiej, jeżeli mieszkańcy zdecydują, że jednak się przyłączamy. To wtedy mnie nie zdziwi, że żadna płytka nie zostanie, taczki kamienia nie zostaną przywiezione, bo nie będę wtedy zdziwiony. No to ale musimy wiedzieć też, że my nie wkładamy, że wy za rok występujecie. No, ale bo jeśli tak, ale są panie, pociągnięcia... Panie Stefanie, proszę mi pokazać w pozycję chociaż jedno w budżecie na 2012 rok, że wy coś chcecie włożyć w Wolę Mielecką, bo ja takiej pozycji nie doszedłem. Panie Mariuszu, my w ten stadion, który wam u was jest ładny stadion, trzeba powiedzieć, i szkołę, panie to Stefanie, już jak pamiętam, ten stadion jest składany trzeci czy czwarty raz. Panie Stefanie, ja chętnie bym się z panem spotkał, pokazał panu, dlaczego jest ten stadion tak piękny. Mam nagrania, jak ludzie w czynie społecznym ten stadion robili. Prawda? W czynie społecznym taczkami starsi panowie jeździli i nawozili, robiliśmy. Myśmy to jest zero. To jest zero. Ile tam pieniędzy poszło? Ile razy on jest przebudowywany? Panie Stefanie, ale u was też poszło pieniądze, tylko u was się nie miał kto tym zająć, a u nas się miał ktoś tym nieważne. Zająć. Nieważne. Dobra, możemy wrócić do... Wracamy do następnego. W każdym razie to sygnalizowanie tylko takiej dyskusji luźnej, no co by było, gdyby... Ja to wywołałem tylko z racji tej, że mnie ludzie do tego zmusili, zresztą moje zdanie jest też przeciwne takiej działalności. Znaczy, no każdy ma prawo mieć własne zdanie. Tego, ja ale jako radny, nie może działać na szkodę, bo jest wybrany dlatego. Nie może działać na szkodę gminy. Tak, że w takim razie każdy mógłby z tych wsi ościennych w stosunku do miasta w podobny sposób podchodzi. Droga otwarta, panie Kuba. Ja nie wiem, tylko że no, tworzymy jakąś społeczność, która jest od lat scalana.
jakiś obrazy, jakiś plan, harmonogram. No i takie są właśnie. Ustaliliśmy opłaty za te ośrodki zdrowia i inne też pod jakimś presją. Presją. I dzisiaj są miejscowości, które prawie nie będą mieć tych ośrodków. Ale chyba pan nie powie, że pod moją presją. No tak, tak, pod państwa presją, bo wywołał pan temat nawet z wielką sprzeczką. To był przyjęty projekt, który zaproponował pan wójt. A że ja miałem prywatne zdanie, że ja uważam, że to było więcej, ale wyście się przychylili do projektu. Ale wójt zaproponował bardzo niską kwotę. Bardzo niską. Jak? No przecież wójt zaproponował. No nie zaproponował 12 zł. No nie, 8. No i to zostało. A ja twierdziłem, że ja bym z punktu widzenia biznesowego nie widział przeszkód, żeby było 12, że nie znałem na przykład sprawy, jak to jest do końca rozliczane, więc ja patrzyłem z czysto biznesowego Dlatego podejścia. Ja mówię, jeśli cokolwiek ruszamy na, czy to w internecie, czy ruszamy to na inny forum, to musimy się pierw zastanowić, co my mówimy, Panie co my robimy. Ja się bardzo długo zastanawiałem. No ja właśnie, takie są efekty tego. No nic. Ja zapytam tak, co brakuje Woli Mieleckiej, żeby była szczęśliwa? W stosunku do innych miejscowości, bo to trzeba do... I w tym momencie, szczerze mówiąc, mnie interesuje skończenie dwóch chodników i temat chodników bezpieczeństwa zdecydowanie by się poprawił, a reszta, żeby szła w normalnym jakimś takim tempie. Gdzie jest jakiś problem, to go rozwiązujemy. Aha, czyli priorytet pierwsza jest Wola Mielecka i oglądamy. Co zostanie, to oglądamy. Ale w ten czas się odłączymy. No tak, te twoje słowa też zabrały. Słuchajcie, dla mnie teraz, ja z punktu widzenia mieszkańca Woli Mieleckiej, dla mnie najważniejsze to jest dwie kwestie tych chodników, bo to jest bezpieczeństwo. Dla mnie też, dla Chrząstowa jest chodnik najważniejszy. Tam zostało jednego chodnika przy drodze powiatowej, niechby 400 metrów i około 200 metrów przy drodze wojewódzkiej. To są znikome ilości. Słuchajcie, to byłem od pana... Wcześniej brakuje przy drogach powiatowych 2 km. Tak. Tak, ale dobrze Zenek wiesz... Chrząstów 7 km. Zenek, tylko dobrze wiesz, jaki jest u nas ruch. To jest droga, która jest wylotówka na Szczucin. Odkąd zrobili jeszcze w Czerminie drogę z Czermina na Otałęż tutaj w lewo... 400 metrów chodnika, to jest ile mieszkańców Woli Mieleckiej mieszka przy tych 400 metrach? Nie wiem, to tam nie było 40 domów, nie nawet, bo tam jeszcze jest druliczka w boku. I tym bardziej zwróćmy jeden fakt. Wójt chce tam umieścić strefę, gdzie brakuje chodnika, czyli tak, strefę zrobić, ruch strefa skierować. Strefa jest w 2012, pani no, skarbnik. No dobra, to jest nawet inny temat, kiedy. My z tej strefy to nawet chyba powinniśmy się tak wycofać całkowicie. Ja też zaczynam nabierać takiego przekonania, że z tej strefy to powinniśmy się wycofać. Bo ona nam nie przyniesie ani chluby, ani żadnego. I widzę, że będą problemy, a też urbanistycznie czy 18 hektarów. W każdym razie ja nie wiem, czy nie. W tej chwili nie ma inwestorów, żeby inwestowali. I Zbiazek, jakby przejęło miasto ten teren, to jeszcze szybciej zrobi teren inwestycyjny niż my, bo pójdą w ślad za Rzechowem i zrobią następny park przemysłowy, ani się pytać Mariusza o to nie będą. Ale oni mają swój... Ale nie potrzeba miastu strefy, bo jeszcze ma Rzechów niezagospodarowany. Spokojnie. Ale wokół zakładu jest jeszcze miejsc tyle, gdzie nie potrzeba infrastruktury robić. Także to tak nie ma co za bardzo mnie znaczyć. Zostanie łaskawie w naszej gminie, jeżeli mu zrobimy 400 metrów chodnika przy drodze powiatowej i 300 przy drodze... Nie ma tam 300. Słuchajcie, jeszcze zwrócę na jeden fakt wam uwagę. Pamiętamy tutaj wszyscy doskonale na sesji, jak stał wójt i powiedział, że na 2012 rok prowadzi rozmowy na temat tego, że ma być zrobiony, przyłączony tam kawałeczek chodnika 100 metrów, 200 metrów niecałe z mostu do delikatesu centrum. Pamiętacie taką dyskusję wójta? Nie w ubiegłym roku, tylko na... No, na 2012 rok, że zrobił. Że prowadzi rozmowy, wszystko jest na takim etapie, że to ma obiecane i powinien to zrobić. Było tak? Rozmawiacie o chodnikach, ale tam nie ma kto zrobić drogi, gdzie dwa auta się może minąć i mówimy o bezpieczeństwie. U mnie zrobiony jest kawałek dzięki wójtowi, że mam troszkę tego kamienia, a dalej wylotu nie ma. I też nie ma. Nie ma, a ludzie poruszają się, nie ma, idą po błocie. Do przedszkola dzisiaj, jak doszedłem, chciałem dojść, to musiałem się jeszcze przed przyjazdem tutaj wrócić do domu, buty przebrać, bo jak doszedłem, to miałem całe buty po tyle błota na nich. Takie jest dojście nawet do przedszkola. Moje zdanie jest takie, jeżeli ten temat będzie tak szedł w dalszym tempie tego, będzie to szedł. Musimy to poruszyć na sesji, żeby te pieniądze wstrzymać do innych wioski. Jakie pieniądze, panie Stefanie? Te, które są. Jak na chodniki. Są? A gdzie tam ma pan? Gdzie pan ma na wolę? Jakie są? To jest związek do Płocka, no i ta koncepcja
jest też... Wycofamy ten wniosek i tyle będzie. 900 prawie. Nie dofinansuje się powiatowych... Myślę, że tym bardziej mieszkańcy zrozumią, że w końcu czas się odłączyć. Także myślę, że to tylko mi pomożecie taką decyzję. Bardzo dobrze. To nic, tu gminy nie będzie boleć. To wcale. Nie, panie Stefanie, mnie tam możecie starać. Nie, to nie tego. Tylko wydaje mi się, że takie posunięcie nie jest na miejscu. Że nie ma, ja byłem na komisjach porannych i tam pan drugi radny z Łodzi. Szkoda, że go nie ma tutaj. Że no, bardziej tutaj tak no, oględnie się wyraża, że to znaczy, jest. Pan Kołodziej tak akurat nie myślą. Pan Kołodziej tak. Akurat nie, ja nie mogę odpowiedzieć za pana Kołodzieja, bo to jest typowo moja inicjatywa, nie pana Kołodzieja, więc ja tutaj nie chcę, żeby spadały jakieś tam baty na pana Kołodzieja, bo pan Kołodziej pewnie tyle na ten nie, temat. Ja nie broń Boże, nic tam nie co przeczyta w internecie. Tylko, że on co do tego pomysłu wyłączenia Łodzi Mieleckiej, no nie jest tak entuzjastyczny jak pan radny Kawalec, tak może być. Ale to właśnie na tym polega demokracja. Chyba by była referendum. Oczywiście. No, ale to jest jeszcze taka sprawa, bo tymi samymi ciągami są połączone Rzędzianowice. To nie jest takie to wszystko proste. Proszę? No to w sumie. Mamy Rzędzianowice, no nie zgłoszę Rzędzianowice, bo z drogi wojewódzkiej mamy zjazd na Podlaszany, na Księżnicę, przyzwolenie na stronę, że nie... I takim pociągnięciem tematu to robimy tylko sobie krzywdę i tym podobnie. To znaczy, jak ja mówię, ja szukam alternatyw. Dobra, przechodzimy do 12 punktu. To jest... Szkoda, że jest jedno, że to jest bardzo nieeleganckie, że takie posunięcia i takie zagrania promuje i propaguje i rozszerza i kontynuuje i tak dalej radny. Ale kto ma? Kto? No przecież ludzie mi oddali w ręce przez chwilę, żebym coś próbował z tą wolą zrobić. Ale co tam robimy? Przecież wy macie bardzo dobrą sytuację. Rozwija się miejscowość. Jak jest taka dobra sytuacja na tej naszej stronie, to czego po pół roku Zenek nawet nie zdążył na sesję zrobić tego, co obiecywał, czyli zrobić porównania jednej wycieczki i drugiej? Jakiej wycieczki? No bo my mieliśmy wycieczkę prawej i lewej strony Wisłoki, miała być potem na sesji porównanie. Do dzisiaj to porównanie jakoś nie zostało na sesji zrobione. No ale, to porównanie można zrobić, ale to porównanie wychodzi bardzo pozytywnie na waszą stronę. No, ja mam to zapisane dokładnie. No to ja mam też Wola Mielecka bardzo pozytywnie, bo jest tam zrobiona piękna szkoła, chyba najładniejsza szkoła w całej gminie. Stadion najładniejszy, wioska też piękna, droga, no wszystko jest. Filia ośrodka kultury jest. Nie wiem, o co wam chodzi. Tu jest tyle jest. Wydaje się, panie Stefanie, tak, że Wola Mielecka już ma wszystko zrobione i po prostu gmina Mielec jest już jej niepotrzebna. Wkłada się, przecież takie Podleszanie, Wola Chorzelowska, Szydłowiec, czy wiele innych, czy Rydzów, nie mają nawet 1/10 tego. I oni, no co mają robić? Nie odzywają się, tylko proszą, żeby dla nich coś dać. Bo każdy coś by chciał mieć, Dobra, jedźmy z następnym tematem. Jedźmy punkt 12. Prosiłbym panią. Wrócimy do tematu. Cena jest rewelacja. Przejdziemy tutaj do sedna sprawy, bo tutaj wynikła taka różnica zdań. Taki drażliwy temat, no, zainicjowany w sumie przez tutaj naszego kolegę z Woli Mieleckiej, bośmy tutaj zadali mu pytania o ewentualną, powiedzmy, secesję Woli Mieleckiej do miasta. No i z tych wyjaśnień naszego kolegi wynika, że sprawy są posunięte bardzo daleko. To znaczy, że co? No nie wiem, może Mariusz się... Chcą odłączenia od ale gminy. Ale kto chce? Nie. Ja po prostu mam wyliczenie, ja sobie prowadzę. Pan ale Chodorowski, jakbyśmy tu się usłyszeli. To znaczy, ja byłem u pana Chodorowskiego z mojej woli. Po prostu byłem i się zapytałem o to, czy jeżeli mieszkańcy by chcieli, czy Mielec będzie chętny przyłączyć się. I to był taki temat. Nie, że jakieś tam, a to ja sam nie jestem władny, ani aż taki wielki. Nie przeceniajcie mnie. To mieszkańcy muszą zdecydować, że chcą iść do Mielca. Nie ja. Znaczy, Mariusz, nie ulega wątpliwości. Nas woli promotorem, inicjatorem jesteś tego. Nas boli temat poruszony. Ja po prostu... Przepraszam bardzo, bo jeszcze może mi precyzyjnie nie dopytali. Czy ty jesteś zwolennikiem przejścia do miasta, tak? Ja jeszcze sobie robię po prostu nie. Ja sobie jeszcze sam robię, mam pewne dane, na którymi dopiero sobie robię wyliczenia. Jeszcze nie zacząłem, zaczynam się do robienia wyliczeń. Wyliczenia po prostu, czy to będzie korzystne, czy nie. A potem ewentualnie, jeżeli ja uznam, że będzie korzystne, to nie wróciłem. Sprawa, no to niestety, no trzeba się panie wrócić. No
w tej sprawie przyjrzeć. Znaczy, no powiem szczerze, tak, że temat troszkę mnie zaskoczył, chociaż powiem Państwu, że tak słyszałem od też współpracowników, że na stronie internetowej Woli Mieleckiej toczy się dyskusja i nawet wczoraj tutaj w gminie żeśmy weszli na tą stronę i tam faktycznie toczy się dyskusja na temat, prawda, przełączenia Woli Mieleckiej do Mielca i są tam zarówno głosy za, jak i przeciw. I powiem tak, że no troszkę mnie to zaniepokoiło. Ja powiem Państwu z przyczyn takich przede wszystkim, że cóż, pewne działania, które gmina podejmuje, są związane z Wolą Mielecką. Teraz do 20 grudnia chcemy złożyć wniosek na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Woli Mieleckiej, która by obejmowała część wsi do Trzciany i tam w stronę tej drogi koło Pani Kołobusiakowej, w stronę tych naszych ewentualnych przyszłych terenów przemysłowych. I proszę Państwa, ten obszar żeśmy objęli rozbudową sieci kanalizacyjnej żeby i wodociągowej, żeby mieć już wyjścia pod ewentualny, teraz za pieniądze RPO, żeby zrobić sobie wyjścia pod później przyłączenia tego obszaru przemysłowego, żeby tam stworzyć faktycznie warunki pod przemysł. Następna sprawa, proszę Państwa, to jest taka, że tam trzeba jeszcze, przygotowaliśmy w budżecie 400 tysięcy złotych na wykupienie tego terenu, bo ten teren w tej chwili, proszę Państwa, jest przeznaczony pod śmietnisko. Oczywiście, z dokumentów ten teren jest przeznaczony pod śmietnisko i ja, żeby go przeznaczyć na przemysł, muszę zapłacić Agencji Nieruchomości Rolnych kwotę, którą ona sobie zażyczy. Ja tak wstępnie z nimi rozmawiałem, mówili o kwocie 400 tysięcy złotych. W związku z tym tyle zabezpieczyłem. No i proszę Państwa, temat jest taki, że takie inwestycje by trzeba było tutaj, no by się bardzo poważnie zastanowić. Jest też również sprawa filii Sokisu, która funkcjonuje w Woli Mieleckiej i też jest, proszę Państwa, kosztem naszym i wydatkiem. Powiem Państwu, że no, takie sprawy są, powiedzmy, kłopotliwe z przyczyn takich, że no, podejmowaliśmy przez długie lata spore inwestycje, większe nawet niż w jednej miejscowości, no i w tym roku to samo, szykują się inwestycje większe na Woli Mieleckiej niż w jednej miejscowości, z uwagi na powyższe, no to będzie takie, no powiedzmy, wnioski odnośnie przyłączenia do Mielca, no to będą troszkę jednakże tutaj, no w jakiś sposób na te inwestycje, no będą po prostu sugerować przemyślenie jeszcze raz tej sprawy, bo no, pewna solidarność istnieje w gminie, są duże miejscowości, są miejscowości, jest Trzeszń, jest Chorzelów, są Złotniki Przymieleckie również, no i oni wszyscy są raczej związani z tą wspólnotą samorządową. Raz się im dzieje lepiej, raz gorzej. W jednym roku robimy w jednej wsi więcej, w drugiej mniej, ale rzadko się zdarza, żeby w sytuacji, kiedy robimy dużo, żeby mieszkańcy wsi po prostu występowali o zmianę lokalizacji. No, w tej chwili z pewnością by mnie jako wójtowi mogli nawet zarzucić, że pan inwestujesz w coś, co później pan przekaże Chodorowskiemu. I tu jest ten temat, że no... Jest bardzo niezręcznie mi mówić o tych sprawach. No dlatego ja ten temat zacząłem właśnie. Bardzo niezręcznie mi mówić. Bo pewne rzeczy, żeśmy mieli jakieś takie, prawda, zamiary związane z Wolą Mielecką, również w zakresie tego, żeby zagospodarować obszar 18 hektarów, który tam jest na nasze potrzeby, prawda, żeby to zaadaptować na cele przemysłowe. Program tam też rusza. Pozyskaliśmy tam możliwości finansowania koncepcji, projektów i tak dalej. Notabene przeczytałem na tej stronie internetowej, że tam ktoś się wypowiadał, że chce zrobić wysypisko śmieci lub, proszę Państwa, tę segregację śmieci. Otóż od razu powiem, że jest to w tej chwili niemożliwe. Z tych przyczyn, że nikt się nie decyduje tam na zrobienie przy zdrowych zmysłach segregacji śmieci czy powiedzmy wysypiska śmieci, jeżeli tego nie będzie miał wpisane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. Ustawa śmieciowa się zmienia i dzisiaj na rynku zostanie kilka graczy, a ci kilku graczy już sobie zlokalizowali inwestycje, już pozyskali, są na listach projektów, na listach indykatywnych dofinansowanych przez państwo ze funduszy unijnych i proszę Państwa, na tych listach nie ma projektu Woli Mieleckiej i go nie będzie.
I dzisiaj już jest za późno mówić o tym, żeby tam zrobić wysypiskę śmieci, bo jest to niemożliwe z przyczyn biznesowych i z przyczyn związanych ze zmianą systemu gospodarki śmieciami. Jest to po prostu niemożliwe. Ale proszę Państwa, też z drugiej strony ja nie będę wykupywał czegoś, co później mam przeznaczyć dla powiedzmy kogoś. Chyba że kupimy, ale i zrobimy tak, jak na przykład mamy z drogą w Wojsławiu w tej chwili, którą no, drogę przekazaliśmy prezydentowi za darmo. Bo mamy na terenie miasta, w związku z tym, że kiedyś gmina Mielec sięgała na teren miasta, zostało nasze mienie komunalne. Tak jak i gmina, musimy też na terenie. Możemy to kupić, a później sprzedawać. Możemy sprzedać nie jest to tak po cokolwiek. Nie jest tak prosto. Ale to by było nawet dobre rozwiązanie, bo jakby ona wyszła z gminy na przykład, to byśmy mogli sprzedać pod cokolwiek wtedy to. A w tej chwili... Ale ja jestem panie wójcie ciekawy, no jakie uzgodnienia poczynił pan radny no. z Wojtkiem Mieleckim z panem prezydentem Hodorowskim? No właśnie, też byśmy chcieli to znaczy, ja wiem... Jest może tajemnica jeszcze negocjacyjna. Pan wójt miał swoje tajemnice negocjacyjne, jak pan negocjował o budynek ruchu. Ja mogę mieć swoje. Mniej więcej chodziło o to, czy pan Hodorowski, jeżeli mieszkańcy wyrażą taką zgodę, czy będzie zainteresowany. Jeżeli będzie zgoda mieszkańców, to pan Hodorowski nie będzie nic miał przeciwko temu i będzie na tym, żeby jednak spełnić wolę mieszkańców. A panie wójcie, mówi pan o planach na Woli Mieleckiej, że są w budżecie. Panie wójcie, ja w budżecie tylko widziałem kanalizację, która jakby nie patrzeć jest ciągiem dalszym etapów sprzed lat, która jest kontynuacją. Panie wójcie, był pan na zebraniu na Woli Mieleckiej, obiecał pan wtedy, że chodnik na Woli Mieleckiej będzie do granicy czytany do końca roku zrobiony, jakoś nie został zrobiony z przyczyn obiektywnych. Chodnik ten przy drodze na ścianę skończył się tam, gdzie się skończyły pieniądze i nie został przedłużony. I tutaj pomijam, takie były realia, ale panie wójcie, jak ja na przykład przed planowaniem budżetu zapytałem się pana o kończenie tego chodnika, to pan powiedział, że dla pana jest bardziej realne, żeby zrobić chodnik wcześniej w Chrząstowie i w Złotnikach, bo tam są zakręty. No to wie pan, teraz pan mi tutaj próbuje... Jak to pan chciał w Wolę Mielecką inwestować? Panie wójcie, ja jakoś tak tych inwestycji w tę Wolę Mielecką tutaj w budżecie na 2012 rok nie widzę, więc coś mi tutaj nie do końca pasuje z tych słodkich słówek, które teraz próbuje tutaj pan wójt wlewać w moje uszy i na moją duszę, ale jakoś w budżecie takich propozycji nie widziałem. Ja już rozmawialiśmy wcześniej parę przed przybyciem wójta tutaj i ja bym proponował, żeby no, pan radny sięgnął poza rok 2011. No ale dobrze, no to się, no my możemy sięgnąć, no ale w jakiej kwestii? No inwestycji, które zostały robione. Ile zostało zrobione kilometrów chodników? No, wybudowane zostało przedszkole, zmodernizowana szkoła, stadion, ośrodek kultury. Ile kilometrów chodników dróg zostało zrobione? No skoro Wola Mielecka ma tych kilometrów trochę, bo nie jest mała, no to i troszkę kilometrów jest zrobione, no ale nie są wszystkie zrobione. Drogi są, akurat nie Wola Mielecka leży w takim położeniu, że drogi są ruchliwe. Więc nie ma się co dziwić po prostu, że tam chodniki... Ale nie są ruchliwe. Ale dobra, Krzysiu, zgadza się. Ja jestem za tym, że... Ja jestem 100% za tym, że cała gmina powinna mieć już chodniki do tej pory. Ale przy szkodzie o to, że nie ma 400 metrów w stronę ściany, ale uważam, że tam jest w Złotnikach Chrząstowie nie ma 6 km, 7 ale na 6 uważam, że tam jest duży ruch i tam jakaś logika przy kierowaniu logika się inwestycjami. Tam jest 10 rodzin mieszka do granicy z ściany w Woli Mieleckiej. 10 rodzin, czy nie 10 rodzin, bo na pewno więcej jak 10 rodzin, ale brakuje 400 metrów, ściana robi chodnik, ja. Połączymy i skończymy. Ja. Panie wójcie, ta sama droga wojewódzka, Podlesza, jakoś Wadowice w tym roku złożyły projekt na drodze przy chodnik na drodze przy wojewódzkiej w Piątkowcu i mają. Panie wójcie, byłem u pana w powiatowym zarządzie dróg wojewódzkich i ja się dowiedziałem, że pan na przydrogach wojewódzkich w tym roku nie złożył żadnego projektu. A w Rzędzianowicach nie zrobiono. To jest panie wójcie, to jest projekt złożony przez poprzedniego wójta, nie przez pana. Nie przeze mnie. Tak, panie wójcie? Panie wójcie, jeżeli pan złoży... Panie wójcie. To są realizacje poprzedniego wójta, ale ja byłem nie, i dowiedziałem ja myślę, się... A ja myślę w ten sposób, jeszcze sobie pozwolę skończyć, że pod umową na dofinansowanie, na budowę tego chodnika w Brzęzianowicach wygeruje mój podpis. I to trzeba powiedzieć tylko. I to wszystko. Ja tylko przypomnę, jak była jeszcze dawniej, nie jest... gmina, tylko prezydium tego. W ten czas należał jeszcze Wojsław, tak. Prezydium gminy, teraz Mościska. I tam weźmy gazyfikację prowadzili, tak. Inne inwestycje. Przyszedł czas, że zostały wchłonięte do miasta Mielca. Tak. Gmina z tego nie miała nic.
kompletnie nikt. Przeszło w takim stanie, jak jest, bo taka jest podobna ustawa, że przechodzi w jakim stanie. Nikt nie zwrócił żadnych pieniędzy, nikt nie miał nic. I te właśnie działania, które idą w tym kierunku takie no, wywiadowcze czy przygotowawcze, wydaje mi się, że są nie na miejscu i jeśli takie są prowadzone tego, to powinniśmy się w jakiś sposób ustosunkować i odciąć te fundusze, które idą w tym kierunku. Moim zdaniem no, jest to bardzo trudny temat. Ja proponuję, żebyśmy sobie spokojnie przemyśleli wszystko i za powiedzmy parę tygodni spotkali się. Jeszcze raz ten temat omówić i koniec. No tak, za parę tygodni Daniel da, tylko że słuchaj, jeżeli mają być ciągnięte dalej działania w tym kierunku, że idziemy, robimy referendum i robimy wszystko, żeby odejść i iść do Mielca, to trzeba się zastanowić nad budżetem na przyszły rok, skoro to ma być w ten sposób. No tak, ale przyszły rok nic nie zmienia, bo my w przyszłym roku tak będziemy. Ale my wkładamy pieniądze w to, co nie będzie nasze. Ale nie będziemy inwestować w furę, która nosi jajka u sąsiada. O właśnie, o to chodzi. Jest bardzo dobrze ujęte. I to jest bez sensu. Jeżeli taka decyzja zapadnie, że mieszkańcy taką decyzję podejmą, to wtedy jest to dla mnie logiczne, że przez ten jeden rok w tym budżecie po prostu staniemy na tym, że nic się nie będzie działo, a pewnie bez tego i tak się nie będzie działo. Panie Mariuszu, nas boli nie to, czy tego, tylko boli nas to, że radny gminy Mielec podchodzi w ten sposób do tematu. Można powiedzieć, działa na szkodę tej gminy. Na szkodę tych ludzi. Ja jeszcze do próbuję działać na korzyść mieszkańców. Byliśmy wspólnotą i każdy, no, tak jest. Każdy z każdym obiektywnie patrzyli, te inwestycje raz były tu, raz były tu i nie było nigdy takich no, większych problemów z tym. I jeżeli, no, ja bym Brygo, że nie chciał, żeby to, bo może i Mariusz do tego zmierza, żeby to od nas wyszło, żeby to się nie obróciło przeciwko nam, że my jako gmina nie robimy nic na woli, a wola dlatego idzie do miasta. To nie jest tak. No nie. A ja po prostu mam takie odczucie. Oj. Od nas nie wyszło żaden temat, który by odłączyć wolę. Nie odłączenie. Panie Mariuszu, ile kilometrów czy metrów chodnika zostało zrobione w tym roku w Woli Mieleckiej? 800. A ile w Chrząstowie? A ile w Trześni, a ile jest odnika? A ile jest Chrząstów? Jakie jest Chrząstów obszarowo, ludnościowo, podatkowo? No, na Trześni jest, proszę pana, 1400 mieszkańców. No. W Woli Mieleckiej 1800. 2000 podobno przekroczono. Nie, 2500, coś takiego. Więc chyba. Na Trześni zostało zrobione, panie wójcie, 570 metrów chodnika. No, ale już w tym momencie, pana, 2012 rok wcześniej w projekcie jest wpisane. A ile zostało zrobione w Chorzelowie w takim układzie chodnika? No, Chorzelów ma już chodniki prawie wszędzie. Chorzelów bije wielkością na Tylko ciekawe jest, dlaczego Chorzelów jak bije na wolę mielecką głowę, dlaczego ma wpływ z podatku wielkości mniejszy, dlaczego ma wpływ z podatku rolniczy, kto rozumie, że ma mniejszy, bo jest obszarowo mniejszy. Ale przemysłowych jest najwięcej zakładów przemysłowych Chorzelów. Ale my nie walczymy o to, absolutnie. Chodnik został zrobiony, nawet zadawałem pytanie, dlaczego została zaniżona kwota na budowę chodnika w stronę Ławnicy. Pan wójt powiedział, że my inwestujemy tylko 40%. Jeśli tak, wszystko w porządku. Wszystko w porządku. I było zainwestowane co 16 czy 20 tysięcy. Każde wydatki można sensownie wyjaśnić. Można. Jedna specyfika miejscowości jest taka, inne mają inną specyfikę. Oczywiście, dlatego i ja tutaj na przykład liczenie, ile jest wpływu z podatku. Nie, ale to jest sztandar. Ja, nie sztandar, nie, żeby to nie chodzi o sztandar. Żeby brakuje 400 metrów w całej Woli Mieleckiej chodnika. Ale mało tego, brakuje chodnika 400 metrów nie gminnego, tylko powiatowego. I przy drodze wojewódzkiej 200 metrów. No to wojewódzkiego, ale jeszcze lepiej. No a jeszcze właśnie, i to jest jeszcze lepiej, bo po pierwsze, wytłumaczę. Nie zrobi chodnika ani wojewoda. Ale poczekajcie. Ale to nie mieszkają ludzie starosty, to nie mieszkają ludzie wojewody, tylko to mieszkają mieszkańcy naszej gminy. Poza tym przy tym właśnie chodniku to właśnie powiat starosta nam dołoży i wójt i wojewoda nam dołoży do tego chodnika, a nie 100% my włożymy. Mieszkają ludzie starosty.
nie mieszkają ludzie powiatu, czyli co, Wola Mielecka jest poza powiatem i poza województwem? Nie, tylko tak samo to są nasi mieszkańcy gminy, to jest pierwszą instytucją dla nich, to jest gmina. A nie da się to obronić, co tutaj prezentuje. Jak nie? Powiem tylko, że to jest mieszkańcy gminy. To, że mieszkają przy takiej drodze, czy przy takiej, to jest tym bardziej, że mieszkają przy drodze ruchliwej bardziej, a to, że jest droga wojewódzka, to jest po pierwsze bardziej ruchliwa, a po drugie do tego chodnika dołoży jeszcze wojewoda. Zrozumiem, nie wojewoda, nie dokłada. A ja? Niech on robi to swoje. Macie radnego wojewódzkiego, niech on zrobi to, co robi w tej chwili starosta. Przyszedł pan Kapinos do mnie na most i mówisz, dawaj panie wójcie projekt i dawaj pan połowę pieniędzy. Kiedy tak było, panie wójcie? Ja byłem na tym spotkaniu. I gdzie tak było? Panie wójcie, panie wójcie, kłamie. Dokładnie. Na spotkaniu było, panie wójcie, zrób pan projekt. Dokładnie. Chwileczkę i proszę państwa, powiem państwu tak. Przytoczę fragment rozmowy, bo w tym momencie niestety przykro mi, ale muszę pewnie tak też powiedzieć. Otóż inicjatywy radnych z Woli Mieleckiej, tutaj naszego radnego i radnego, prawda, Kapinosa, wojewódzkiego radnego. Proszę państwa, akurat miałem dwa razy okazję spotkać radnego Kapinosa, kiedy jestem wójtem. Nie wiem, czy państwo żeście poznali. Tutaj na sesji mieliście możliwość spotkania, czy na jakichś uroczystościach gminnych. A zawsze dostają zaproszenia. Ale proszę państwa, miałem okazję dwa razy się spotkać. Raz, dwa tygodnie potem, jak objąłem funkcję wójta gminy Mielec, proszę państwa, pan radny wojewódzki przyszedł do mnie tutaj żądać ronda na skrzyżowaniu Podleszany Wola Mielecka. Po dwóch tygodniach bycia wójtem, to ja, proszę państwa, nie miałem jeszcze sprecyzowanego tematu ronda i za bardzo wiele nie mogłem powiedzieć. Niemniej nie wiedział pan jeszcze, kto w którym pokoju urzęduje. Tak, ale oczywiście możliwe, że proszę państwa, że możliwe, że błędnie, ale przyjąłem to jako próbę, proszę państwa, wyszarpania na moim, powiedzmy, braku doświadczenia, czy powiedzmy niezorientowaniu się jeszcze, nie wiedzy, wyszarpania czegoś tam. Tak to przyjąłem, może i błędnie. Drugi raz pan radny zorganizował mi spotkanie pod delikatesami centrum, gdzie przyjechał pan dyrektor Surmacz z podkarpackiego zarządu dróg. No i sprawa dotyczyła chodnika, który oczywiście uznaję za niezbędny i konieczny. Chodnika, proszę państwa, od mostu w stronę Rzędzianowca. Proszę państwa, mniej więcej żeśmy ustalili, jak to będzie ten chodnik by miał iść, proszę państwa, i dostałem propozycję, żebym zaraz to zlecił do projektowania. No i pan radny powiedział mi w ten sposób, wojewódzki, że no ja powiedziałem, że ja nie mogę zlecić, bo nie mam w tym roku w budżecie złotówki na takie cele, a koszt projektu tego by sięgał około 100 tysięcy złotych. Bo się okazało, że tam problem jest duży, przyczyn takich, że zejście z tego mostu przy stromych, prawda, tych, prawda, skarpach jest problemem. Powiedziałem, że tych pieniędzy nie mam, a dodatkowo, tak jak już usłyszałem cenę, koszt robienia tego całego chodnika tutaj, prawda, w cenę Rzędzianowi, to około 700 tysięcy złotych. No i lekko się złapałem za głowę przy takim czymś, bo stwierdziłem, że tych pieniędzy nie mam w tegorocznym budżecie. Pan radny powiedział, że to jest żaden problem dla gminy, która ma 30 parę milionów budżetu i że ja takie pieniądze to powinien mieć od razu. I że on też pracował w samorządzie i w związku z tym nie jest takim problemem, nie powinno być dla mnie to problemem, żeby te pieniądze wyszukać. Problem jest taki, proszę państwa, że my faktycznie na inwestycje nam dostaje około 2 miliony złotych, a to, że piszemy wnioski i projekty, to robimy inwestycji za 5 600 000, 5 700. Zrobię państwu sprawozdanie z inwestycji, z pozyskania środków. Zobaczycie państwo, że jesteśmy naprawdę gminą w tej chwili ambitnie i mocno szybko pozyskującą środki, duże środki. Która próbuje nadrobić. I teraz oczywiście. I proszę państwa, sprawa jest taka, że wiemy o tym, że 400 tysięcy czy 300 tysięcy, tutaj w tym przypadku 350, dyrektor powiedział, że pół na pół, żebyśmy sfinansowali, żebym zrobił projekty. W związku z tym wyliczyłem, że to by mnie kosztowało około 450 tysięcy złotych. Ja, proszę państwa, no nie wiem, skąd znaleźć 450 tysięcy złotych na to. Powiem tak, że starosta, że nasz pan starosta Krawąż daje nam inne, korzystniejsze warunki, bo proponuje finansowanie 60, a nawet w niektórych odcinkach 70% przy drogach. Proszę państwa, ja powiem jedno. Ja sądzę, że pan radny wojewódzki powinien troszkę jak gdyby bardziej walczyć o potrzeby naszej gminy w województwie, proszę państwa, o potrzeby naszej gminy w województwie, o potrzeby mieszkańców Woli Mieleckiej w województwie, niż tylko ograniczać się do tego, daj wójt pieniądze.
Bo proszę Państwa, ja zawsze sądzę, że jeżeli jest człowiek stąd od nas, jak pan Tarapata, jak pan Nowakowski, jak pan pani posłanka Skowrońska, pan senator Ortyl, do nich się idzie nie po to, żeby oni mi powiedzieli, pójdź, wyciąg pieniądze i daj, tylko załatwcie mi pieniądze na coś, pomóżcie mi. Powiedzcie mi, w jaki sposób, do kogo iść, może pójdziecie ze mną, może mi w jaki sposób podpowiecie, co zrobić, może wiecie, że gdzieś będą uruchamiane jakieś środki, o które ja mogę wnioskować. Proszę Państwa, po to się do nich idzie. Ja tak samo chciałem traktować pana radnego Kapinosa, ale po prostu mówię, dostałem tylko hasło, że mam znaleźć pieniądze w budżecie gminy i że dla mnie znalezienie ponad 400 tysięcy złotych nie powinno być problemem. Ja proszę Państwa, no Państwo wiecie, jak jest budżet i czy jest problemem, czy nie. Proszę obiektywnie ocenić to. Panie wójcie, mogę teraz odpowiedzieć, prosiłbym, ja nie przerywałem panu to też. Panie wójcie, teraz pańska wypowiedź podsuwa mi kolejne podejście, że na takie zebrania teraz będę chodził z dyktafonem i będę nagrywał, bo widzę, że pana wersja jest inna od wersji, byłem przy tym i wiem jak było, więc ja teraz powiem jak to wyglądało. No to jak była? Właśnie powiem. Panie wójcie, wcześniej na sesji nam pan mówił, że pan zabiega o to, żeby ten chodnik był w 2012 roku zrobiony. Taką obietnicę nam pan tu na sesji zrobił, więc ja się ucieszyłem, że pan tam się tym interesuje. Nie mija miesiąc, my się spotykamy właśnie ja, pan Kapinos, pan dyrektor Surmacz, jeszcze jakiś pan z Rzeszowa i pan z dróg powiatowych, było nas 5 osób z panem wójtem, tak? Spotykamy się, przeszliśmy na most i faktycznie pan dyrektor Surmacz przechodząc mówi, faktycznie tu jest bardzo niebezpiecznie, panie wójcie, nie trzeba mnie już przekonywać, że ten chodnik tu jest potrzebny. Ja się postaram, żeby w tym roku te pieniądze się znalazły na to. Tylko panie wójcie, trzeba w takim razie zrobić projekt. I padła kwota, ile będzie kosztował ten projekt. I nikt nie był w stanie powiedzieć, jaki kwota, bo po prostu chodziło o to, że tam jest taki teren dość ukształtowany. Że ten teren jest ukształtowany tak specyficznie, dlatego po prostu będzie projekt droższy, bo pan, i pan wójt powiedział tak, 20 tysięcy mogę dać, więcej nie. A oni powiedzieli, że może być i 40 tysięcy. Żadna kwota 100 tysięcy wtedy nie padła. Padła kwota 20 tysięcy, pan powiedział, że może pan dać, a druga, że może kosztować 40-50 nawet maksymalnie, że nie powinien przekroczyć więcej. Ja mam 20 tysięcy, tyle mam dać. Panie wójcie, więc nie padła żadna kwota 100 tysięcy i wtedy pan powiedział, że jak nie, ja mam inne ważne 3 inwestycje i jak nie, to nie będę żadnych inwestycji robił, bo tylko problem, bo coś tam. Więc i panie wójcie, i wtedy nawet padła tego drugiego pana, który był z panem Surmaczem, propozycja, że panie wójcie, być może, że nawet dołożymy 70% do tego chodnika. Tam wtedy padła słowa, że tak, że 70% chcieli, a pan jeszcze ciągle, bo ja się śpieszę, ja mam w gminie bardzo ważne posiedzenie, ja się śpieszę, ja nie będę tutaj, bo ja mam w gminie. I panie wójcie, więc ta prawda nie jest taka, jak pan mówi, bo żadnej kwoty 100 tysięcy nie padło. Panie wójcie, w budżecie sam pan kiedyś powiedział, że panu zostały pieniądze, więc jak panu zostały pieniądze, jakby pan ten projekt zrobił... Jakie zostały? Panie wójcie, kiedyś była mowa, opowiadał nam pan, że zostały w budżecie... Ale pieniądze. Wszystkie te pieniądze, no panie radny, zostały przeniesione na teraz. Budynek, na to, żeśmy kupili, ale jeszcze, głupot. Jeszcze wtedy, panie wójcie, nie było mowy o przeniesieniach budynku, bo jeszcze do budynku ale było teraz dalej. Żeśmy przenieśli to teraz, budynku, to dzisiejszych realiach. Panie wójcie, ale mówiliśmy wtedy w tamtych realiach, a nie w dzisiejszych realiach, więc panie wójcie, posługujmy się prawdą i nie próbujmy za bardzo manipulować i się wybielać, bo to nie tędy droga. Panie wójcie, nigdzie taką drogą daleko nie dojdziemy, jak będziemy jeden się... różnił prawdą drugiego po to, żeby tylko pokazać, że było inaczej. Nie, panie wójcie, naprawdę ja jestem za tym, panie każdy radny. Robi błędy, ale mówmy prawdę. Umówimy się tak, panie radny. Skoro pana wersja, jak pan twierdzi, jest prawdziwa, proszę państwa, wszyscy państwo, żeście słyszeli, że województwo dołoży 70%. Padła wtedy propozycja z tego... Chwileczkę, padła taka propozycja i że 20 tysięcy wystarczy, że zrobimy, damy jako my na projekt. Więc proszę państwa, teraz jest sprawa tego typu, szanowni państwo. Słyszeliśmy to od pana radnego, ja słyszałem coś innego, ale trzymajmy się wersji pana radnego i spróbujmy to zrobić w tej wersji. Jak się okaże, że ta wersja jest nierealna, panie wójcie, to wtedy, proszę państwa, ja powiem państwu tak. Zobaczymy, myślę, że będziemy chcieli już w tej chwili tą wersję jakoś sprawdzić od razu w nowym roku. Ja 20 tysięcy mam na projekty. Pan radny znajdzie inżyniera, który mi zrobi projekt za 20 tysięcy, a jak nie, to pójdziemy tak, tego wszystkiego, tego chodnika i tego zejścia, chwileczkę, bo ja muszę sfinansować to. Pan mi znajdzie temat za 20 tysięcy, sfinansujemy, zapłacimy, jak za 20 tysięcy zrobi dobry, porządny projekt tego. Nie widzę przeszkód. Jeżeli tak jest, proszę bardzo. Druga sprawa, powiem w ten sposób. Jeżeli później napiszemy do uchwałę, podejmiemy, że to jeżeli będziemy mieli kosztorys, wyjdzie, podejrzewam, 700, 500, 400, nie wiem, może 100 tysięcy, może ja się słyszałem.
wyjdzie powiedzmy 700 tysięcy, wtedy proszę Państwa na taki kawałek chodnika w tym trudnym problemie 30% byłoby nasze, tak? To my, proszę Państwa, podejmiemy uchwałę, że dofinansowujemy Panu Marszałkowi 30% i żeby była tutaj Pana Radnego pełna zgoda, reszta Pan Radny załatwia. 30% dofinansujemy, ma Pan, Panie Radny, szansę w tym momencie poza mikrofonami, poza kamerami. Nie, to jest nagrywane, Panie Wójcie. Panie Wójcie. Ja się w tym momencie całe szczęście, że nagrywam. Panie Wójcie, całe szczęście, że nagrywam, bo Pan teraz usłyszał, co chciał Pan usłyszeć. Ja nie powiedziałem, że 20 tysięcy ktoś powiedział, że ten projekt będzie kosztował, tylko Pan wtedy powiedział, że 20 tysięcy może Pan dać, no. A Pan była, nikt nie był w stanie oszacować, ile projekt będzie kosztował, no. Ale maksymalna kwota była powiedziana w granicach 40 tysięcy, to jest maksymalnie, a nie 100 tysięcy. Nie, nie, nie. A do 70. Panie Wójcie, prześlę Panu na skrzynkę mailową to nagranie, żeby sobie Pan spokojnie, bez nerwów to odsłuchał, co tu było powiedziane. Będzie Pan mógł sobie to przeanalizować i przesłuchać no ja jeszcze raz. Nie, żeby nie było ktoś, że się różnimy. W końcu pewne rzeczy będą. Czyli 20 tysięcy mamy z gminy dać. Myślę, że Państwo panie się wójcie, a gdzie ja powiedziałem. Panie Wójcie, w którym momencie ja powiedziałem, że 20 tysięcy wystarczy na projekt? A ile? Było, powiedziałem, że nikt nie oszacował, wtedy Pan Wójt wtedy zaproponował, że 20 tysięcy mogę dać. No tak no Pan powiedział. Później zostało oszacowane, że projekt 100 tysięcy. Tak nie było takiej sumy, Krzysiu, nie padła żadna suma. Ale później przecież wójt wyraźnie przed chwilą mówił w swojej wypowiedzi, tak, że później zostało oszacowany projekt na 100, nawet 150 tysięcy. Z kim tak taki projekt był oszacowany, Panie Wójcie? Kto taki kosztorys zrobił? Nie rozmawiałem o kosztorysie projektu, tylko rozmawiałem z osobami, które by się podjęły zrobienia projektu i rozmawiałem również z dyrektorem Surmaczem. Zapytałem się, ile mniej więcej w jego ocenie by to kosztowało. I stąd usłyszałem takie tematy, że na 20 tysięcy nie zrobię tego, że to będzie kosztowało znacznie, znacznie więcej. I że po prostu będzie to oczywiście na kształtowanie i trudności techniczne, więc może to nawet projektam i 100 tysięcy za to. Panie Wójcie, przecież wtedy był Pan Surmacz przy tej rozmowie i jak się Pan zapytał, Panie Surmacz, bo Panie Dyrektorze, Pan się tym zajmuje, to ile taki projekt będzie? On powiedział, że on nie wie, ale może kosztować 40-50 tysięcy, ale on nie wie. Wtedy ja byłem świadkiem tej rozmowy. Panie Wójcie, nie okłamujmy się. Nie tylko z Wami. To ciekawy jestem, czy potwierdzi Pana tą Pana wersję. Ale proszę Państwa, może tak, ja myślę tak, Panie Radny. Nie będziemy się sprzeczać. Nie chodzi o sprzeczać, Panie Wójcie. Chciałbym rozmawiać na Państwo, argumenty, naprawdę, może to do czegoś doprowadzi. Szanowni Państwo, ja myślę tak, że ja sobie to wyceniłem, tą inwestycję na grubo ponad 700 tysięcy razem z projektem. Przy czym, proszę Państwa, nasz wkład własny by wyniósł ponad 400 tysięcy. Tak sobie wyceniłem to kwotę tej inwestycji. I wiedziałem również w tym momencie coś takiego, że budżet, który mamy mniej więcej planowany, tej kwoty nie będzie przewidywał takich kwotach, takich stawkach. Trudno, może nie dosłyszałem tego, co mówi tu Pan Radny, że proponowano mi 70% dofinansowania inwestycji, ale jeżeli tak mi proponowano, to w takim razie wydaje mi się, że Państwo wszyscy na takie 70% dofinansowanie ze strony marszałka, to byście się Państwo zgodzili, co? Ja nie wiem, zapytamy się wszystkich radnych, ale tak nie wiem, jak Państwo sądzicie. Ja tak sądzę, że 70% dofinansowania przy tej inwestycji ze strony marszałka byłoby dobrą kwotą, którą by można było przyjąć dla świętego spokoju, żeby tam ludzie mieli dobrze, bo faktycznie jest to bardzo konieczne, potrzebne, prawda, niezbędne wręcz, prawda, ten chodnik, absolutnie. Wydaje mi się, że Pan Marszałek w takim razie, no może ja tego nie dosłyszałem, ale w takim razie zrozumiał te nasze potrzeby i konieczności uwarunkowania tego terenu i chce dołożyć 70%. W związku z tym ja myślę, że byśmy się zastanowili nad tym i tego typu zrobić. Tylko że no, zastanawiamy się też jeszcze nad jedną sprawą. Tu w tym przypadku, czy jak my zrobimy, to znowu przekażemy prezydentowi Chodorowskiemu za rok i będzie dalej problem. No tu proszę Państwa jest. Ja proszę Państwa. Ale Panie Wójcie, proszę się martwić na zapas. Jeżeli mieszkańcy będą widzieć, że w tej gminie w końcu coś się na Woli Miejskiej dzieje, to może nie będą mieć ochoty iść do miejsca. Jedno z tych dyskusji się wyłania, takie podsumowanie, że najważniejszą miejscowością w gminie jest Wola Mielecka, jest pępkiem gminy. I każdy widzi misję Woli Mieleckiej i radnego przede wszystkim, musi być natychmiast zrealizowane. Reszta ma zostać daleko w Wielkim Ogonie. Jeżeli jest to robione porówno, proporcjonalnie mniej więcej na wszystkie miejscowości, Wola Mielecka jest pokrzywdzona i szantażuje i robi działania w tym kierunku, żeby wyjść z gminy. Być może pójdzie do miasta, może miasto będzie traktować Wolę Mielecką jako najważniejszą dzielnicę miasta i osiedle miasta, wtedy będą mieli dobrze. Taki jest mój wniosek na koniec, takie podsumowanie tego.
Krzysiu, ty możesz tak patrzeć, ale chodzi mi, że tam jest naprawdę newralgiczny punkt. Jeżdżą mieszkańcy nie tylko Woli Mieleckiej samochodami, ale jeżdżą i Rzędzianowic, i Podlaszak, i Książic, a tam rowerzyści jeżdżą, smykają się po poboczu. Panie radny, czy pan był świadkiem tego, co powiedziałem wówczas do was wszystkich? Chciałem sobie pan przypomnieć, wyślę mi na maila to, jak powiedziałem, że ja 700 tysięcy plus kosztów projektu w budżecie gminy nie znajdę. Nie znajdę nawet na coś takiego, jeżeli, że robimy u was kanalizację, że to jest duża inwestycja we wsi. I czy pan radny przypomina sobie, jak zapytałem, czy chcecie w końcu kanalizację, czy chodniki? O kanalizacji to nie wiem, że to dalej kontynuujmy rozmowę. No to ja pan odpowiem. Powiedział pan, że prowadzi pan trzy duże inwestycje i kanalizację w Woli Mieleckiej między innymi. I nie ma pan pieniędzy, coś takiego na to. Tak pan pana odpowiedź, ja tego nie zrobię. Panie wójcie, Bogu, co polskie cesarzowi, co cesarza. Tak pan powiedział. To znaczy, że pan radny nie przyjmuje to wiadomości. Ja tylko powiem... Nie, tylko nie chcę, czego wójt ma mówić, że tam padło kiedy 100 tysięcy, nie padło żadne 100 tysięcy, pewne było... Chodzi mi, że... Nie, pretekst. Chodzi o to, żebyśmy w końcu zaczęli rozmawiać faktami, a nie jakimiś manipulacjami. Wydaje mi się, że najbardziej niebezpieczną drogą, jaka jest tu w gminie, to jest droga przez Złotniki. Tyle esów, floresów, co tam jest i tam chodnika nie ma. Panie Stefanie, zgadza się. Tylko jaka jest prawda? Zgadza się, że tam jest ruch duży, ale na pewno jest ruch mniejszy i tam auta nawet nie można szybko rozpędzić, a u nas tam jadą jak wariaci. Wyobraźmy sobie, wypadek za wypadkiem idzie. Staramy się o ścieżkę rowerową. Nie da się zrobić. Nie ma pieniędzy. Ani wojewoda, ani gmina. A ruch jest na trasie Tarnobrzeg-Mielec tutaj. Nie ma większego ruchu w tej okolicy. Samo to, że... Tysiące samochodów przejeżdża dziennie. Tysiące. Nie tak. Ścieżkę rowerową od majątku do kościoła. Chcieliśmy to. No ale nie ma funduszy, nie ma jakiego to koszty. Buduje się coś innego. Buduje się coś innego, musimy zrozumieć to. Nie można, najgorsze jest, że chce to i to i to. Panie wójcie, pamięta pan moje pytanie już kilka razy na sesjach, na posiedzeniach komisji zadawałem takie pytanie. Ile jeszcze będzie sesji takich, że my będziemy dokładać do stadionu Woli Mieleckiej pieniądze i w Podleszanach i tak jak w Chorzelowie. I tak jak w Chorzelowie nic nie dołożono. Sposobem, dziwnym trafem, bo w tej chwili ja już wywołał ten temat, który pieniądze. Teraz wyszedł. Że pakujemy i było tak, wiecznie było 40-50 tysięcy Wola Mielecka, 30 tysięcy Chorzelu, 40 tysięcy Podleszanych, ale zawsze w tych wyliczeniach, w tych kwotach zawsze się pojawiała Wola Mielecka Stadion, Wola Mielecka pojawiały się non-stop. Nie było praktycznie chyba może jedna czy dwie sesje, gdzie nie było czegoś, jakiejś inwestycji i pieniędzy Woli Mielecka. Ale za pana Halika to był właśnie całe te ostatnie, to było ale tak, wulga, nasz... tak naciskana. Ja wiem, że tylko pracować w poprzedniej radni, szanowni państwo, ja widziałem, co się działo. Wtedy radni z Woli Mieleckiej nie podnosili sprawy, powiedzmy, chodnika, rond, tylko brnęli w stadion. Nie było bezpieczeństwa potrzebnego. Były sportowe. Ja mam inne poglądy. Dla mnie jest bezpieczeństwo ważne. Ale to jest, ja naprawdę ten stary stadion wolałbym, a chodniki, bo dla mnie jest bezpieczeństwo ważne. Nie możemy sprzedać tego stadionu. Nie, oczywiście. I słuchajcie, i to są błędy, które my płacimy za poprzednie. No, ale jak już jest zrobione, można się upominać o co innego. Panie radny, powiedzieć tak, szanowni mieszkańcy Woli Mieleckiej, w ubiegłej kadencji zostały zrobione chodniki przy drogach część wojewódzkiej, powiatowej, przedszkole wybudowane, stadion, no dajmy żyć tym innym mieszkańcom. A to jest inaczej, tak. Pan radny jest inicjatorem. Tak, oczywiście. Zostało w tej kadencji przeszło około 200-300 tysięcy złotych w związku z tym, że Sopis powstała, filia Sopisu. Ja na pewno, panie radny, trzeba będzie utrzymywać ten, grzać ten obiekt sportowy. Z czego to będzie? Ale ile było problemu z przekazaniem i tą sprawą? Matko, z tym budynkiem... No, z tym budynkiem było tyle problemów, tak jak i z tą strefą tyle. Na tych zebraniach wiejskich w Woli Mieleckiej, to jest Sodoma i Gomora. No to ja przeżyłem. No dajcie spokój, to tak nigdzie nie ma. Może ktoś nakręca mieszkańców. Ja może ktoś nakręca, ja nie wiem. Tu się żalą ludzie, że tak jest. No. Na przykład. Ale że oczywiście, tam jest... Ale jeżeli się komuś wmawia, że się was okrada, no to każdy myśli, że się pewnie się nas okrada. Nie? Ja porównam tylko Wolę Chorzelowską. Ubiegła inwestycja, tak. Obywała
poprzedniego budżetu na 12 tysięcy, na ten rok jest 17 tysięcy, prawie 18 z Funduszu Sowieckiego. Dobrze, że jest coś sowiecki, gdzie co innego. Ja sobie przypominam budynek Straży Pożarnej Woli Chorzelowskiej jeszcze w latach 70., gdzie tam coś tam zaczęto robić. I do dziś tam jest to samo, co było w latach 70. Tak się tylko zmienia. No i teraz, ruszymy, jest są pieniążki. I dlatego ja mówię, jest Rydzów, jest Wola Chorzelowska, jest Szydłowiec, są przecież Złotniki, Chodniki, jest Chrzost. To są w zasadzie najgorsze drogi. U nas drogi nie ma w ząb. Na Cześniu tutaj przy tej też nie ma. I wszyscy by coś chcieli. A jeśli będzie taki kierunek, żeby jeszcze podbuntowywać, żeby wymusić coś kosztem odłączenia się, wydaje mi się, ta droga nie przejdzie. I na której sesji postanowimy zatrzymanie wszystkich funduszy na tą miejscowość. Zatrzymamy. Panie Stefanie, może koledze radnemu o to chodzi, żeby taki głos wypłynął z rady. Jeśli takie dalej będą kursy, to uważam, że te pieniądze są przeznaczone, nie pójdą w tą miejscowość i tyle. Bo wiemy, że jeśli by przeszły, to żadnych zwrotów pieniędzy nie będzie dla gminy. Żadnych. Nie. To, cośmy włożyli, to przepada na rzecz miasta. I nie ma. Panie wójcie, może pan zaprosić prezydenta lub wadyguje się do niego i może pan porozmawia. Ja porozmawiam z prezydentem, bo widzę, że sprawy daleko poszły. Ja nie wiedziałem o tym. Ja bym porozmawiał. Ja bym radny, bo zaprosił pana, żeby pan to wyjaśnił. No, trzeba by porozmawiać. No druga sprawa, zostaje odcięte Rzędzianowice. No to też, że Rzędzianowice przy gminie dostaną, oni nie będą chcieli. No ja wcześniej, ale ona nie jest odcięta. Tutaj jest strona jest wtedy się gmina Mielec rozplanuje na cztery podróże. Ten czas Rzędzianowice do Czermina. Ja myślę, proszę państwa, że jedno tak mi się kojarzy z tym wszystkim, że wiecie państwo, ja myślę, że na pewno jeżeli Wola Mielecka by przeszła do miasta, do pana prezydenta, to wydaje mi się z pewnością, by tam można było o dwóch rzeczach po prostu nowych w mieście pomyśleć. Z pewnością by miasto było bardziej medialne, te posiedzenia Rady Gminy, Komisji by były bardziej medialne, prawda? Pan prezydent by zadebiutował na YouTubie, a z drugiej strony wydaje mi się, że również by to było, że na przykład, wiecie państwo, nasze podatki są strasznie wysokie tu w okolicy. Okropnie wzrosły. Ja popatrzyłem, proszę państwa, porównałem do podatków miejskich, akurat sobie ten wysiłek, prawda, proszę państwa, zadałem, porównałem do podatków miejskich i ja myślę, że, proszę państwa, tam dopiero jest pole do popisu, jeżeli chodzi o walkę z podatkami. Ja myślę, że dzięki przyłączeniu Woli Mieleckiej do miasta, wszyscy mieszkańcy Mielca by odetchnęli. Tutaj się ten fiskalizm miejski by z pewnością zelżał. Ja proszę państwa, to w ten sposób... Ciekawe, czy radni mieszkający w mieście nie zaproponowaliby na przykład w tych osiedlach podmiejskich wyższego podatku, przecież to jest... W terenie podmiejskim to jest luksus, prawda? Nie każdego sobie mieszczuła na domek w mieście, na wsi. Ja wiem tylko, że w tych miejscowościach, które złączyły do miasta, przez x lat nie było żadnych inwestycji. Nic. Ci mieszkańcy nie zyskali niczego. Dopiero po iluś latach zaczęli, aby to powiedzieć, wchłonęli ich w tą miejską ludność. Tam. Panie Mariuszu, ja podejrzewam, że na próbę chyba nie można do miasta pójść, nie? Na próbę? Na trzy razy, co? No. Wojsław był. Przecież jeszcze byłem radą, jak było. Wojsław należał do naszej gminy. Tak, bo Wojsław był w granicach. Ten się śmieje pierwszy, tylko pytań się nie śmiał ostatni. No tak to jest. Miller mówił, że nie ten, co ten zaczyna, tylko ten, co kończy, tak to się też zaczyna. Dokładnie. Ale to i jest, panie wójcie, to jest niedobry kierunek. To jest niedobry kierunek. Wójcie, ktoś tam nie jeździ. Jedna sprawa, bo pewnie nie mamy co chyba tego tematu specjalnie walkować. Proszę państwa, otóż są dość niepokojące odgłosy, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów. Stamtąd mamy troszkę pieniędzy. Proszę państwa, subwencja oświatowa zostanie w skali kraju obcięta ponad miliard złotych. W tej chwili mówi się o miliardzie, będzie trochę więcej. Więc proszę państwa,
kto wie, czy, o ile faktycznie w lutym, bo luty to jest ostatni moment, kiedy minister finansów przedstawi nam informacje odnośnie wysokości subwencji, którą otrzymamy na nowy rok. Proszę Państwa, w tej chwili z wyliczenia wychodzi, że w gminie Mielec by ta subwencja była ograniczona o 130 tysięcy złotych. Subwencja ogólna, tak zwana wyrównawcza, też zostanie obcięta, proszę Państwa. I ja tak szykuję, że tutaj możemy dostać około 100 tysięcy mniej. Proszę Państwa, będą niższe wpływy z podatku, wpływy z naszego udziału w podatku CIT, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku PIT prawdopodobnie też. I tu, proszę Państwa, jest też temat, że ja spodziewam się, że może być mniej wpływów po stronie dochodowej budżetu o 300 do 400 tysięcy złotych. Natomiast projekty budżetu na ten rok i projektu na przyszły, to Pan te wskaźniki na początku były optymistyczne. A teraz poleciało to w dół i to się przeniesie, proszę Państwa, na wysokość subwencji. Więc to jest następna rzecz, proszę Państwa, jest taka sprawa, że wejdzie, głośno jest o tym, uchwała, ustawa, która prowadzi dodatkową 2% stawkę na składkę rentową. Tak. Ale to już od 1 lutego w stronie pracodawcy. Jesteśmy pracodawcą i proszę Państwa, jak policzyłem wszystkich nauczycieli pensje, pensje pracowników, to wszystko, co u nas wiemy i po prostu na pensje tych wszystkich osób, to wyjdzie nam, proszę Państwa, że tych pieniędzy, no, co najmniej 150 tysięcy, będziemy musieli więcej wydatkować na ZUS w skali roku. Zatem jakby to wszystko zliczył, to może się okazać, że nasz deficyt wzrośnie o 500 tysięcy. I teraz jest jeden problem, proszę Państwa. My mamy 747 tysięcy, jak Państwo pamiętacie, różnicy pomiędzy dochodami dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. I w tym momencie, Szanowni Państwo, te 740 tysięcy, gdyby nam tu spadło 500, to co idzie faktycznie w dochody bieżące, to jest dochody bieżące i to idzie w podatku wydatki bieżące, to cholera, zostaje nam tylko 240 tysięcy różnicy. To jest, proszę Państwa, taka poduszka, która może być bardzo miękka. Jeżeli by się okazało, że występuje spadek w płaceniu podatku przez mieszkańców na przykład, bo pojawiają się jakieś zaległości i tak dalej, to może się zdarzyć tak, że proszę Państwa, w któryś miesiącu może nam nie wystarczyć na pensje. My może mamy zdolności kredytowe, możemy wziąć, ale nie wolno, bo ustawa mówi o konieczności zrównoważenia. I proszę Państwa, tutaj no, jest kłopot. Będzie naprawdę, więc staniemy, proszę Państwa, możemy w ciągu roku stanąć przed problemem finansowym. I stąd chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o wydatki, no, będziemy musieli bardzo ostrożnie patrzeć, przede wszystkim jak chodzi o wydatki bieżące, proszę Państwa. Do wydatków bieżących mamy oświatę, kulturę, biblioteki, utrzymanie budynku, proszę Państwa. Zakup nowego budynku to jest wydatek inwestycyjny i remont też, także to jest inny temat. My ale tutaj w tym zakresie, proszę Państwa, mamy problem. I tu się może nam pojawić się może kłopot z tym związany, proszę Państwa, z tym, że te nasze finanse mogą troszkę mniej optymistycznie wyglądać. Będziemy musieli prowadzić jakieś działania oszczędnościowe i to dość istotne. No budżet wydaje mi się, że 29 będziemy chcieli przyjąć w takiej wersji, jak jest. I zobaczymy, jaka skala tych oszczędności później się pojawi, jaka skala problemów dopiero w lutym, proszę Państwa, jak przyjdą te informacje. Także no, jest jak jest, proszę Państwa, jest, bo jak jest dobrze, to możemy mówić o zwiększeniu wydatków, zwiększeniu inwestycji i tak dalej. A w tym momencie po prostu zaczyna być troszkę źle i jesteśmy jako kraj po raz pierwszy chyba w takim cyklu koniunkturalnym. No, cały świat kapitalistyczny, można powiedzieć, cały świat gospodarki rynkowej, więc się rozwija tak jak w cyklach koniunkturalnych. Raz jest koniunktura rozwoju, później lekko to wszystko spada i znowu jest górka. I proszę Państwa, tak to wygląda. My w tej chwili wydaje się, że zaczynamy leciutko z tej górki schodzić. I trzeba się liczyć, że następne budżety też mogą nie być szczególnie dobre. Przy założeniu, no lepiej nie będzie. Przy założeniu 2,5% naszej zwiększenia dochodów produktów, więc to nie powinno być źle. No. No, ale to różnie tak, może to, że teraz, zależy na co się przeznaczy. Teraz inflacja jest. Jak inflacja jest większa od dochodu, no to... I tu zaczyna być niebezpiecznie i to będzie nakręcało. No ale to nic, będziemy myśleć to dalej. W każdym razie budżety mieszkańców są teraz wyśrubowane niesamowicie. Mm-hmm.
budżety mieszkańców są wyślubowane, nasz też nie jest, proszę Państwa, jakiś... U nas też licho i tak to. No szczerze, tak te pieniądze z tego budżetu się tak rozlazły i... Ja powiem Państwu, ja się powiem szczerze, że ja się tak od połowy ubiegłego roku, nawet wcześniej, spodziewałem problemów finansowych. Tak mówiłem. To proszę Państwa, no z pewnych rzeczy, jak się patrzy później od środka na finanse publiczne, no to no nie da się zrobić inaczej. Pewne rzeczy tak jakby wskazują, że te cyferki będą szły w dół. Tak. Ale tendencja też jest ogólnokrajowa taka, że te wskaźniki będą, powiedzmy, zadławią całkowicie inwestycje gmin. Blokada będzie jedynie samorządy bogate coś tam będą mogły inwestować. I tu jest, to jest najbardziej niebezpieczne dla takich małych samorządów jak my. Mm-hmm. To my tam co prawda jeszcze i tak nie jesteśmy na przykład. Znaczy, nie chodzi o małych, tylko biednych. Biednych. Jak nie jesteśmy, jak mamy 40% tu. No panie radny, no nie do końca tak, ale mamy wyniki, mamy chodnik w stronę ściany. Niedokończony, ale myślę, że jak nie, to wszystko może jest potrzebne, tylko bez krzyku, bez szumu, bez niepotrzebnych takich różnych ciągnienia tematów. No. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Jak jest źle, to mi się wszystko wali. Oby tak się nie stało. No wiadomo, że. Jeśli będzie ten kierunek szedł, ale my nie jesteśmy, panie radny, znowu tacy biedni. Jeśli taki kierunek będzie szedł, to jakieś działanie musimy podjąć. Oczywiście nie mamy na kontach 7 milionów euro. No nie mamy nadwyżek, jakoś nam to idzie. Tak to jakoś nam to idzie, że to są gminy bardzo bogate, nawet bardzo, bardzo bogate, a my... No niestety, jesteśmy w takich realiach, to nie jest ani moja, ani państwa wina, ani wójta tego, bo zastał takie realia, jakie zastał i tu... Dobra, no nic, ja uciekam. Dziękujemy bardzo.